Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, goście zaproszeni. Pozwólcie, że w dwóch słowach podsumuję rok ubiegły. Jeżeli chodzi o finanse, co jest najważniejsze dla tej gminy, to tak jak już wielokrotnie było powiedziane, najważniejsze jest to, że dochody były wyższe od wydatków. Myślę, że każdy z Państwa tak samo też się cieszy, kiedy we własnym gospodarstwie domowym na koniec roku więcej zarobił niż wydał, bo jeżeli jest to odwrotnie, to znaczy, że musiał brać kredyt. A to nie jest przyjemne, bo kredyty są dobrym sposobem na zasilanie budżetu, tylko mają jedną wadę. Trzeba je oddać. To wszyscy Państwo wiecie, nawet nie podpowiadać. Dlatego to, co różnica, która nam pozostała między dochodami a wydatkiem 1,4 miliona złotych, pozwala nam w latach następnych, czyli w tym roku, wydać też o tą kwotę więcej. To jeżeli chodzi o finanse, nie będę, proszę Państwa, zbyt wiele mówił, ponieważ tych cyfr było tu bardzo dużo wydanych, ale jeszcze jedna jest ważna cyfra, która obrazuje stan finansów. Jest to zadłużenie na rok ubiegły, które wynosiło 44,9% w stosunku do budżetu rocznego, a jak Państwo może pamiętacie, było to tak, że z tej mównicy musiałem się tłumaczyć przed Radą, ale również przed Regionalną Izbą Obrachunkową, kiedy mieliśmy powyżej 60%, co już jest niedopuszczalne finanse. I spokojnie wyszliśmy, doszliśmy do takiego poziomu. Chcę powiedzieć, że w roku ubiegłym można przyjąć, że ten budżet wynosił około 35 milionów złotych. Dla porównania, w tym roku budżet z dochodów własnych, nie w zasadzie środków publicznych, będzie wynosił już 40 milionów i zadłużenie będzie wynosiło 39% w stosunku do budżetu, a więc ten wskaźnik się poprawia, co znaczy wprost, gmina jest coraz bogatsza, a jeżeli jest bogatsza, to może realizować więcej marzeń mieszkańców miasta i gminy, za zgodą Rady, która w imieniu mieszkańców uchwały podejmuje. Proszę Państwa, o samych inwestycjach rozmyślałem i zdecydowałem, że dzisiaj mówił nie będę. Mówię z tej mównicy o inwestycjach szczegółowo przez cały rok. Ten, kto się interesuje bliżej, to wie, ale większość społeczeństwa i chyba słusznie. O inwestycjach się dowiaduje się w momencie, kiedy my je realizujemy. A więc jak zbudujemy coś i są one namacalne, widoczne, to społeczeństwo je widzi, ocenia, ale i wierzy w nie. Bo jest takie stare przysłowie mówiące o tym, jak władza mówi, to mówi, a jak władza mówi, że zabierze, to na pewno zabierze. Także Szanowni Państwo, szczególnie mieszkańcy miasta i gminy, inwestycji w najbliższym czasie, do końca tego roku, jak i w przyszłym roku, będzie bardzo dużo. Takich czasów i inwestycji, nie chciałbym powiedzieć tak daleko, że od czasu wojny, bo na pewno to nie jest do końca prawdą, ale w ostatnim czasie nie było i nie będzie. Bo są to inwestycje wspomagane ze środków unijnych, których pozyskaliśmy bardzo dużo. Naprawdę bardzo dużo. Mogę powiedzieć, że w roku obecnym, część ubiegłego i w następnym, łączna wartość inwestycji będzie rzędu około 30 milionów złotych. To jest kwota dla budżetu 35 milionów w roku 16, nawet 40 w tym roku. Nie wyobrażamy, ponieważ mówi się zawsze w procentach inwestycyjnych, procentowo się inwestycje liczy w stosunku do budżetu rocznego. My mówimy, że jest to 80%. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale jeszcze raz powtarzam, dzięki środkom unijnym to jest możliwe. Na pewno wielu będzie mieszkańców zadowolonych, aczkolwiek będzie.
okolica, dlaczego ta wioska, a nie moja wioska, dlaczego ten koniec gminy, a nie tam, gdzie ja mieszkam. Taka kolej rzeczy. Niestety nie wszystkich naraz da się zadowolić, ale sukcesywnie to robimy i dzisiaj możemy powiedzieć z dużą pewnością, że coraz więcej mieszkańców powinno być zadowolonych. Proszę Państwa, żeby wszystko to stało się faktem i ujrzało światło dzienne, to nie jest praca burmistrza osamotniony. Dzięki współpracy. I tu chciałbym niektóre osoby z nazwiska i imienia wymienić, którym dziękuję za współpracę w roku ubiegłym. W roku tym już też pracujemy razem. Myślę, że jeszcze w roku przyszłym, do końca mojej kadencji, będziemy pracowali razem. Chciałbym dziękować za tą współpracę panu Maciejowi Rądzyńskiemu, mojemu zastępcy. Szanowni Państwo, jest to osoba, bez której bym sobie nie poradził, ponieważ o ile ja mam rozmach inwestycyjny i wizję rozwoju miasta i gminy, tak z trudem mi przychodzi chodzenie twardo po ziemi, kiedy to należy przestrzegać przeróżnych przepisów, ustaw, uchwał i tym podobnych... niestety uwarunkowań, które są bardzo ważne w naszym świecie, bo bez nich byłoby niestety niemożliwe życie, bezpieczeństwo. Dlatego jeszcze raz, Maciek, bardzo Ci dziękuję za to, że ogarniasz administracyjną część mojej pracy, co daje mi więcej czasu na poszukiwanie pieniędzy, realizowaniu inwestycyjnych zamierzeń bardzo dużych, a również kontaktów z mieszkańcami, jak i z władzami województwa pomorskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za współpracę i straż nad groszem publicznym. Pewnie niejednokrotnie Państwo doświadczyliście, kto miał okazję się zetknąć, z panią skarbnik, panią Krystyną Wojniewicz. I szanowni Państwo, niejednokrotnie mamy trudne rozmowy między sobą, jeżeli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, ale dzisiaj muszę powiedzieć, że to dzięki pani skarbnik i jej skrupulatności i tym, że jest kobietą przede wszystkim na tym stanowisku, ponieważ nasze miłe panie bardziej są oszczędne chyba od mężczyzn. My lubimy pieniążki wydawać hojniej, a panie jednak chyba i w gospodarstwach domowych w większości są bardziej skrupulatne, oszczędne, przywidujące. Dlatego dziękuję pani skarbnik za to, że tu jak w rodzinie pilnuje moich zakus w wydawaniu pieniędzy może w nadmierny sposób. Jeszcze raz, Krystyna, bardzo Ci za to dziękuję. I żeby dopełnić trójcy, która pracuje ze mną na co dzień najbliżej, chciałem podziękować pani naszej sekretarz Annie Majewskiej, którą Państwo znacie wszyscy, za to właśnie, że dopełnia tej formy administracyjnej, tej, której ja też nie cierpię i nie lubię. Chyba jak większość mężczyzn papierowej roboty w cudzysłowie, która jest uciążliwa, mozolna, wymaga wiele czasu i skrupulatności, której mi osobiście brakuje. Dlatego Ania i Tobie bardzo za to dziękuję, że spełniasz to. Dlatego proszę Państwa poświęciłem i chcę poświęcić więcej czasu na podziękowanie, ale też i zauważeniu ludzi, którzy razem ze mną rządzą tą gminą i tak naprawdę wydają grosz publiczny w sposób rozsądny. Bo to jest ważniejsze niż chwalenie się, co zrobiliśmy, co zrobimy.
I zrobiliśmy i zrobimy pod jednym warunkiem, że będą pieniądze. Wydawać się większości ludzi potrafią. Dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować moim najbliższym współpracownikom, a zarazem strażnikom, jakim są radni naszego miasta z naszym przewodniczącym panem Bogdanem Konkorem. Bardzo Państwu dziękuję za wyrozumiałość, za to, że macie odwagę podejmować uchwały, realizując pomysły moje, które czasami rzeczywiście na początku mogłyby się wydawać utopijne, wręcz niemożliwe do zrealizowania. Pamiętam zawsze, jak pan radny nasz Witold Nowicki mówił, że czy na pewno ja jestem przy zdrowiu zmysłach. I miał rację, ponieważ dzisiaj czasami, kiedy patrzę wstecz, to sam się dziwię, jak to było możliwe, żeby podejmować takie decyzje, ale decyzje moje to są tylko pomysłami. Kiedy uda mi się przekonać Radę, bo tylko Rada ma moc sprawczą w postaci uchwał i zgody na wydatkowanie pieniędzy, to wtedy dopiero można realizować takie zadanie. Dlatego, Szanowna Rado, bardzo Wam dziękuję za, jeszcze raz powtarzam, wyrozumiałość, ale również i zaangażowanie, bo powiem może jeszcze o współpracy z Radą. Szanowni Państwo, jestem czwartą kadencję, więc mam porównanie. Rada z jednej kadencji na drugą jest złe, może nie lepszą. Lepiej mi się współpracuje z tą Radą. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, nie wiem, Panie Przewodniczący, są jakieś kluby? Formalnie one są, czy ich nie ma? Formalnie może tak, ale tak. To, ale tak naprawdę w życiu, proszę, zadam pytanie do Rady. Są jakieś kluby? Są jakieś grupy? Jakieś interesy grup? Nie ma. Z nikim się nie spotykam. Poza komisjami i sesją, gdzie przychodzimy wspólnie. Ja mam pomysł, Wy macie pomysł. Razem tu dyskutujemy. Przekonujemy się nawzajem, wybieramy najrozsądniejsze rozwiązanie, Państwo je akceptujecie, a ja potem raz z urzędnikami tylko to realizuję. Dlatego tak powinna wyglądać praca Rady. Nie na zasadzie podchodów, jakichś klubów, każdy ma jakiś inny pomysł. Nie myślałem, że doczekam się pracy z Radą, która stanowi jedno ciało. Pewnie, że każdy szarpie to podle swoją stronę, bo każdy z radnych ma swój okręg wyborczy i nie ma się czemu dziwić. Ja jeden jestem w komfortowej sytuacji, Szanowni Państwo. W jakim z 15 okręgów byśmy nie realizowali zadania, to wszędzie są moi wyborcy. Dlatego radni starają się swoim wyborcom obietnice spełnić. Ja, gdzie bym nie realizował zadanie, na całe terenie gminy są mój wyborcy. Dlatego jeszcze raz powtarzam, moja sytuacja jest bardziej komfortowa. Za co Radzie dziękuję, że mimo tych podziałów interesów potraficie podejmować decyzje najlepsze dla obu społeczeństw. Panie Przewodniczący, na ręce Pana składam podziękowanie za współpracę dla wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Rada swoje będzie mieć, ale mądra rada to jest naprawdę 50% sukcesu. To jest 50% sukcesu. To by się okazało właśnie wybranie. To, co mówisz, to wzajemne zrozumienie, ta wzajemna współpraca. Różnie to bywa, ale wychodzimy zawsze do przodu. Dziękuję bardzo. I to, co powiedział Pan Przewodniczący, tak naprawdę absolutorium Państwa, które udzieliliście mi, udzieliliście również sobie. Ponieważ budżet Wy uchwalacie, ja go realizuję. A więc nareszcie zrozumienie, że wszyscy pracujemy razem dla dobra tego społeczeństwa. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować pracownikom
tutejszego urzędu. Tym, którzy są tu niewidoczni, ani przed kamerami telewizji, ani w mediach się nie wypowiadają zbyt często, czasami może im się zdarza. Tym, którzy jak małe trybiki w dużym zegarze pracują po to, żeby wskazówki kręciły się poprawnie z duchem czasu. Dlatego dzisiaj ich tu nie ma, ale jest to ogrom pracowników, którzy tak naprawdę realizują ten budżet przez swoją mozolną pracę. To dzięki tym pracownikom dzisiaj ja mogę przyjmować zaszczyty i laury, uzyskując absolutorium tak naprawdę, którego budżet, żeby wykonać, to tak naprawdę pracownicy go realizują, bo to oni przygotowują zarówno inwestycje, dokumentacje, ale mówimy tylko o inwestycjach. Są to również pracownicy, którzy nie pracują bezpośrednio przy inwestycjach, bo my ciągle utożsamiamy urząd i pracę urzędu z inwestycjami, bo je widać na zewnątrz. Ale są przecież pracownicy księgowości, którzy niestety, jak poborcy podatkowi, muszą egzekwować podatki. Nie jest to może przyjemne. Są pracownicy, którzy, tak jak nasz Urząd Stanu Cywilnego, może ma bardziej przyjemną rolę udzielając ślubów. Są urzędnicy, którzy bardzo może prozaiczne mają zakresy czynności, takie jak planowanie przestrzenne i tym podobne. Mógłbym wymieniać tu wszystkich, ale najważniejsze jest to, że pamiętamy o nich, przynajmniej ja. I tu chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim pracownikom, którzy się przyczyniają rok w rok do realizacji budżetu. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzisiaj widzę, że nie ma pani dyrektor, pani Wiolety Pielak, ale jest chyba osoba, która reprezentuje godnie panią dyrektor, pani Renata Krupińska, gdzie na pani ręce chciałem złożyć podziękowania dla wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy mają pracę ciężką, bo w terenie ze społeczeństwem, które wymaga pomocy, opieki, tak? Więc to jest trudna praca. Dzisiaj wiemy, że mamy jeszcze 500+, które wspomaga, ale na nas nałożono obowiązek kontroli, czy te 500+ jest wydatkowane poprawnie. Dlatego bardzo wszystkim dziękuję pracownikom MOPS-u, w skrócie, tak jak my to nazywamy, za wspólne realizowanie budżetu. Dziękuję, Szanowni Państwo, pracownikom, a dzisiaj jest w zasadzie cała ekipa zarządzająca chyba największym zakładem pracy w Nowym Stanie. Z panem dyrektorem na czele zespołu szkolno-przedszkolnego. Bo chyba jest to największy zakład pracy w Nowym Stanie. Pracowników, panie dyrektorze? 122 pracowników. To jest bardzo duży zakład, jak na nasze warunki. Dlatego, panie dyrektorze, wraz z zastępcami, dzisiaj właśnie jest pan na tej sesji, chciałem bardzo podziękować panu, panie dyrektorze, zastępcom, ale również wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji za to, że nauczacie, ale i też wychowujecie nasze przyszłe pokolenia, które będą musiały pracować na nasze emerytury. I jak ich wychowamy, tak zawsze będą o nas dbać. Bardzo, panie dyrektorze, dziękuję panu, jak i wszystkim pracownikom całego zespołu szkolno-przedszkolnego. Dziękuję tu obecnemu panu dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest razem z nami, i pracownikom, których zatrudnia
do realizacji zadań własnych gminy, jakim jest sport i rekreacja. Panie dyrektorze, dziękuję panu za to, że sport w nowym stawie jest zauważalny poza granicami gminy, powiatu, województwa, ponieważ już i na skalę naszego kraju odbywają się imprezy takie, jak się odbywały święta Wielkanocne. A więc ranga naszego sportu jest podnoszona do rangi krajowych, nawet imprez sportowych. Owszem, znowu dzięki Radzie, która zgodziła się wyremontować ośrodek sportu i dzisiaj bez wstydu przyjmujemy gości z zewnątrz, którzy zauważają, doceniają i chwalą obiekt w nowym stanie. Panie dyrektorze, za to panu dziękuję i pracownikom razem z panem za wspólną realizację budżetu. Dziękuję pracownikom Nowostrowskiego Centrum Kultury i Biblioteki z panem dyrektorem, który jest tu obecny razem z nami. Szanowni państwo, można by było, musiałbym mówić długo o wyczynach naszego pana dyrektora wraz z pracownikami, bo to się już sprowadza do wyczynu. Dobrze powiedziałem. Wręcz, ponieważ ilość imprez organizowanych w roku ubiegłym, a w tym roku już bije na łeb rok ubiegły, przyszły, przychodzi do mnie i tu mówi mi o planach. Wszystko jest to dobrze, tylko panie dyrektorze, gdzie jest tego kres, gdzie jest meta czy granica, która jest nieprzekraczalna? Ona jest, proszę państwa, pieniądze. Dlatego, szanowna Rado, tu znowu się kłaniam, dziękuję za to, że Rada przyznaje takie pieniądze, za które można realizować takie imprezy, które tak naprawdę, proszę państwa, te imprezy nie są same w sobie, tylko dla satysfakcji. Te imprezy, jak i zadanie NCKiB, to jest zadanie własnej gminy, jakim jest promowanie miasta. Dzisiaj, jak państwo już chyba zauważyliście, w mediach bez problemu można usłyszeć o nowym stawie, tak? O imprezach nowostawskich. W mediach, w gazetach, w prasie. Także to jest ten cel. Promowanie miasta. Między innymi przez imprezy i kultury. Mamy dużo obiektów, są wykorzystywane poprawnie, ale i imprezy masowe realizowane przez pana dyrektora i pracowników, którym bardzo dziękuję. Proszę złożyć podziękowanie moje na ręce pracowników za to, że nie tylko zajmują się imprezami masowymi, które są organizowane w tym stawie, ale również zajmują się kulturą na wsi. Ponieważ świetlic mamy, panie dyrektorze, których pracujemy? 8. Czynnych 8. 10. Których też się krzewi kulturę i sport razem z panem Markiem Gałczyńskim. Za to bardzo dziękuję. Proszę podziękować pracownikom. Dziękuję. Proszę państwa, chciałem podziękować jeszcze naszej spółce, w której jesteśmy właścicielem w 100%. Jest to mała, skromna, ale bardzo znana spółka w Nowym Stawie, przynajmniej mieszkańcom. Z panią prezes, która jest razem z nami, pani Magdo, spółce administracji domów mieszkalnych, która do tej pory może nie jest zauważalna za bardzo na sesjach i komisjach, a to dlatego, proszę państwa, tylko jest niezauważalna, ponieważ pani prezes sobie w końcu radzi finansowo sama i nie zwraca się do nas o pomoc finansową. Jest to sukces największy, który razem wspólnie uzyskaliśmy, osiągnęliśmy po kilku latach wiecznego dofinansowywania ADM-u, jeszcze nie tak dawno. Drugi rok pani prezes nie potrzebuje od nas pieniążków. Radzi sobie sama w zarządzaniu finansami, utrzymuje niewielką, co prawda, grupę pracowników, ale już nie tak mało. Pani prezes, ilu jest razem? 4. 4 jest pancerny, sam nie wiem, czy macie, ale już jest blisko. Więc proszę państwa, to jest naprawdę ogromny sukces. Proszę sobie przypomnieć, jeszcze nie tak dawno, łącznie dla ADM-u, szanowni państwo,
przekazaliśmy, żeby oddać należne pieniążki wspólnotom mieszkaniowym, łączną kwotę chyba, pani skarbnik, pani burmistrzu, do 3 milionów? Chyba tak. Chyba do 3 milionów. Do tego potem jeszcze był ten ADM rozbudowany w formie, kiedy ciągle dofinansowywaliśmy tylko na utrzymanie jego, co w roku wynosiło to po 400-500 tysięcy. Dzisiaj okroiliśmy zakres działania spółki do zakresu, którego realizuje tylko 4 osoby i wystarcza im na utrzymanie. Także pani prezes, jest pani tu naprawdę zauważana, przynajmniej przeze mnie, bo ja nie muszę chodzić do rady po pieniądze dla pani spółki. Wielki szacunek, podziękowania na ręce pracowników. W sumie jest u was 50% załogi, bo jest i pan radny Witold Nowicki, który pracuje, więc jeszcze tylko, przepraszam, szanowni państwo, w tej naszej skromnej spółce, przepraszam, jest już tutaj pani prezes i dwóch radnych z tej spółki. Pan Nowicki i nasza pani nowa radna. Pani Agnieszka, która jest razem z nami już drugą sesję. Więc szanowni państwo, no, mała spółka jaka wręcz. Ale jest siła przybicia. Siła przybicia, tak. Proszę państwa, chciałbym podziękować tu jeszcze, szanowni państwo, to prawda na końcu, ale widzę tylko jednego pana sołtysa, który jest jednym z bardzo oddanych sołtysów dla wsi Tralewo. Na pana ręce składam podziękowania dla wszystkich sołtysów. Pewnie dzisiaj czas im nie pozwolił na przyjście na sesję, ale w większości sołtysi są na sesji, są na swoich spotkaniach, przychodzą i tak naprawdę realizują zadania gminne i są przedłużeniem mojej ręki, władzy ręki na wieś, gdzie niestety, ale czasami za nasze decyzje, za moje decyzje muszą zbierać złe opinie. Czasami, kiedy udaje nam się coś zrealizować na wsi, to ich chwalą mieszkańcy, ale żyją wśród nich. A więc to jest trudny kawałek chleba, o ile tak można powiedzieć, bo ich praca w zasadzie jest niewynagradzana, bo nie mówimy tam o jakimś diecie. A więc panie sołtysie, proszę również podziękować wszystkim sołtysom, jak będzie się pan z nimi widział. Myślę, że ja podziękuję na najbliższym spotkaniu sołtysów. Proszę państwa, to są bezpośrednio osoby, które podlegają bądź pośrednio pod stanowisko burmistrza. Są z nami przedstawiciele jeszcze dwóch służb mundurowych. Jest z nami pan komendant nowostawskiej policji, gdzie bardzo miło mi, że od dłuższego czasu pan komendant przychodzi na nasze spotkanie, zarówno jak jest zapraszany na komisję, jak i na sesję. Dlatego bardzo panu dziękuję za zaangażowanie, za to, że pan się interesuje problemami społeczeństwa Nowego Stawu, nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale też gospodarczym, bo tu na sesjach mówimy przede wszystkim o gospodarce, o pewnych zamierzeniach. Bardzo panu dziękuję i niech pan przypomni, ilu pan ma mundurowych i niemundurowych pracowników, jak to nie jest tajemnicą? 12 funkcjonariuszy mundurowych i 4 osoby cywilne. 2 osoby cywilne, 12 funkcjonariuszy mundurowych. Proszę państwa, ale on też, pan komendant wie, bo pan komendant jest od dawna już w mundurze, jest niedaleko jeszcze, niedaleko pracował, nawet jak jeszcze nie był w Nowym Stanie, bo z nim. Więc pan komendant wie również, że dlatego, że w Nowym Stanie jest komendant, bo teraz tak, komisariat, bo był posterunek, jest komisariat, to, że jest, to też dzięki Radzie Miasta. Co prawda uprzednio jaka była i zgodziła się wybudować nowe miejsce, nowy budynek dla policji. Gdyby dzisiaj był budynek, proszę państwa, dalej na mieście, ten, który do tej pory kiedyś
pracowała policja, prawdopodobnie w Nowym Sawie by było, by nie było policji może. Ponieważ te warunki lokalowe były tam nie do przyjęcia. A policja nie finansuje za specjalnie rozbudowy posterunków czy komisariatów. Dlatego to znowu dzięki mądrej decyzji Rady dzisiaj mamy komisariat rozbudowany, który obsługuje tak naprawdę gminę Lichnowy i gminę Nowy Staw. Nie wiem, czy część Miura za. Nie. Tylko dwie gminy. Ale z siedzibą w Nowym Stawie. Szanowni Państwo, proszę Panie Komendancie podziękować wszystkim pracownikom, jak będzie Pan miał okazję, w moim imieniu za współpracę, dobrą współpracę. I jest z nami nasz nieodzowny druh, bo dłużej ode mnie tu w urzędzie, bo był tu i naczelnikiem, i pierwszym burmistrzem z powołania, Pan Zygmunt Tomczonek, który reprezentuje służby mundurowe Ochotniczej Straży Pożarnej, i jest wiceprezesem, tak, krajowym OSP. Panie Zygmuncie, proszę podziękować wszystkim strażakom w moim imieniu za współpracę. Dzisiaj nie ma naszych komendantów, prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Stawie, Lipince czy Myszek, ale wiem, że Pan ma najlepszy z nimi kontakt. Proszę w moim imieniu podziękować za współpracę i znów tu kłaniam się Radzie. Dzięki Radzie mają w Nowym Stawie piękną strażnicę wyposażoną, doposażoną. To dzięki Radzie w tej chwili do końca roku wybuduje się nowa strażnica w Lipince, tak dawno oczekiwana, i niektórzy nie wierzyli, że ona tam, nie, że ona tam powstanie, a powstanie. Rada już wyraziła zgodę i przeznaczyła pieniądze. Szanowni Państwo, powoli zbliżam się ku końcowi moich podziękowań w imieniu ludzi, przede wszystkim ludzi, którzy biorą udział w zarządzaniu i realizacji zadań, które nam postawiło społeczeństwo. Bo to ludzie, tylko i wyłącznie ludzie mogą zrobić w ogóle coś. Dzięki ludziom jest to, co jest na zewnątrz, co jak nas oceniamy. A to, że jest tak dobrze i to, że miasto i gmina kwitnie, to są oczywiście moje słowa, to uważam, że jest to dzięki realizacji starego powiedzenia, że zgoda buduje. I tego jest to efekt. Dziękuję Państwu za uwagę.